Witam was bardzo serdecznie. Gramy sobie w szantę, znowu po długiej, długiej przerwie. Jedną z rzeczy, o której myślałem, nad którą się zastanawiałem, była kwestia pewnego przedmiotu, który nie musiał być przeze mnie wzięty. Coś tam mi niby by ułatwił, ale ostatecznie stwierdziłem, że nie jest to znowuż aż tak potrzebne. Musimy się wydostać stąd i... Właśnie, tu jest zawsze to wkurzające coś, bo jakbyśmy na te kolce wpadli, to byśmy stracili wszystkie życia. Tutaj może w tym odcinku nie będzie się aż tak dużo działo, ale bardziej będziemy się tutaj skupiać na nabyciu pewnych rzeczy i zdobyciu tego, czego jeszcze nie zdobyliśmy, plus odłożeniu paru rzeczy w miejsce, w które nie zostały one odłożone. Tak więc tutaj sobie wychodzimy. Będzie dość sporo cofania, jeszcze odwiedzimy sobie, wiecie, jeszcze sobie odwiedzimy parę krain. Panie, tak nie będzie. Dobra. I tu sobie wychodzimy stąd. Okej, teraz będziemy szli w stronę lewą. Tak, żeby dotrzeć do miasta. Znaczy, oczywiście ta droga do miasta jest no dosyć długa, a dodatkowo mamy noc. To znaczy noc oczywiście nam pomoże w zdobyciu świetlika. Będzie tutaj po drodze świetlik, który będzie przez nas zdobyty. Wiecie, i też się zastanawiam, czy będę absolutnie wszystko zdobywać. Wiecie, na pewno, nawet jeżeli w pewnym momencie stwierdziłbym, że walić, nie chce mi się wszystkiego zdobywać, to i tak chciałbym mieć maksymalną pulę żyć, czyli to jest chyba dwa razy więcej około niż te, które mam, jeśli chodzi o te kontenery na serca. No i wszystkie ulepszenia do zwierzaków, nie? Czyli mam już tak naprawdę trzy zwierzaki i dwa ulepszenia, a musimy mieć jeszcze jedno zwierzę i tych ulepszeń jest tyle, ile tych zwierzaków, nie? Dobra. Tu musimy się zmienić w pająka. Właśnie w ten sposób. Tu pająkiem póki co nie możemy walczyć. Nie pamiętam, jaką ten pająk ma dodatkową moc. Więc nie będę tutaj wam zmyślać. Okej. To jest jeszcze taka kraina, że ciężko tutaj wyczaić, gdzie jest... kiedy panuje noc, a kiedy dzień. Natomiast ta muzyka trochę pomaga. Panie zjawa, proszę zginąć. No trzy razy tylko w niego uderzamy w dzień, więc to jest naprawdę mało. Się nie ma czego bać. Okej. I tu będziemy mieli miasto. Oczywiście wiadomo, że pójdziemy do sauny. Ale najpierw właśnie pójdziemy do Warp Squid. Tutaj oddamy jedną ośmiorniczkę. Okej, i jak widzicie, mamy wszystkie cztery, czyli dostajemy kombinację kroków, dzięki którym będziemy mogli się przeteleportować tutaj. Jak widzicie, no to jest trochę dłuższy system symboli, aniżeli ten, który by nas przeniósł do naszego miasta. Co oprócz tego? Oprócz tego, tutaj do Bola nie chce mi się iść, idziemy do sklepu z itemkami i kupimy sobie tak. Kupimy sobie takie dosyć tanie itemki, wśród których będzie float. Będzie float, będzie candy.
i będzie Flash. Naprawdę się nam przydadzą te rzeczy. I to będzie wszystko, jeśli chodzi o kupowanie. Okej, okay, Firefly nas nie interesuje. No i Bathhouse. I wtedy sobie wyjdziemy z tego miasta. I podążymy dalej. W ogóle będziemy trochę w tej nowej krainie, do której jeszcze chyba nie zdarzyło się, żebym w niej był. Chyba, że czegoś nie pamiętam. No ale dobra, teraz to, co musimy zrobić, to iść tędy. Tu jeszcze przy okazji sobie... Znowu użyjemy naszych pajęczych mocy. Zresztą nie tylko pajęczych, tutaj będzie współpraca zwierzęca. Okej, tędy musimy iść. Faz omijamy. Kurde. Człowiek trochę nie grał i mu się myli wszystko, no ale dobra. O, tu mamy taki kamyk. Najpierw ciebie tutaj ubiją. Póki co to nas aż tak bardzo nie interesuje, ale potem będzie nas interesować. Możemy go już sobie, wiecie, w tej chwili rozwalić. Okej. I na razie zostawiamy go. Na razie to nas nie interesuje, tak jak wspomniałem. Poczekajcie, muszę sobie zobaczyć, co ja sobie tutaj rozplanowałem i co właściwie chciałem, żebyśmy zrobili. Okej. Świątynia. Zmierzamy w kierunku świątyni. A, jeszcze świetlik. Tak, tu będzie świetlik. Natomiast musimy założyć, że zastanie nas tutaj noc. Bo to jest tak naprawdę jedyna możliwość, nie? Świątynia się znajduje... Znaczy, do świątyni przechodzimy górą, natomiast do tej części... O, jest noc. Natomiast do tej części ze świetlikiem musimy przejść dołem. A, ja wam powiem, że już nie mogę doczekać, aż będę miał harpię, bo to przynajmniej... Przynajmniej ja to tak zapamiętałem, że będzie bardzo prosta podróż po takich miejscach. Nie będziemy musieli się już bawić, że... Znaczy bać, że... O, coś nas tutaj zeżre, czy coś. Nie. To wszystko będzie kontrolowane. Będzie można to przelecieć dosłownie. Da, pajączku. Idź tędy. Tylko to jeszcze nie jest to miejsce, które ja chciałem odwiedzić. To się jeszcze gdzieś indziej znajduje. Jak widzicie, skaczemy ze skały na skałę. Fuck! Zaraz mnie tutaj świt zastanie, zanim ja dotrę na miejsce. Dobra, inaczej. Tu, o to mi chodziło. No. Udało się to zdobyć. A my sobie wychodzimy tędy. Dobra, i teraz się wyjaśni, wyjaśni się, po co nam był jeden z itemków. Otóż, no jak wiecie, byliśmy w tej świątyni. Odwiedziliśmy już ją wcześniej, natomiast nie zdobyliśmy tutaj wszystkiego, co mogło zostać zdobyte. I rozchodzi się o to... Rozchodzi się o to, że... Teraz, żebym ja dobrze skoczył. Możemy sobie tak skoczyć. Wydaje mi się, że dobrze to zrobiłem.
Muszę przejść. Chwila. Nie no, dobrze. A, widzicie, co tam się znajduje. Tam coś jest. I normalnie bym tam nie mógł wejść, z tego co pamiętam. Jak widzicie, pająkiem mogę się tam dostać. No i myk. No i oczywiście moglibyśmy sobie po prostu wyjść z tej świątyni, ale mamy też możliwość zrobienia tego w inny zupełnie sposób. Mianowicie, mamy tego cuksa w liczbie jednej sztuki. Powiedzmy, że mamy cuksa. Bierzemy go. Może tutaj zajdę sobie. Jak się z niego używa? Jak się go używa, ej? O, właśnie. Cuks pozwala nam wyjść właśnie z takich miejsc. Widzicie, cofamy. Jesteśmy tutaj cali i zdrowi, nie musimy się o to martwić. Nie wiem, czy będziemy jeszcze z niego korzystać. Być może. Dobra. Świetlika mamy wzięte, bo sobie tutaj rozpisałem, że właśnie musimy się cofnąć po tego świetlika, ale nie ma to sensu, skoro go wzięliśmy. No to co? No to idziemy dalej. Tak naprawdę. I tutaj będzie czekać na nas serce. Natomiast. No właśnie, natomiast. Gdzie jest ten haczyk? Haczyk jest taki, że musimy się zmienić w pająka. Ale teraz pozostaje pytanie, gdzie? Nie? W którym miejscu? Ja muszę sobie to wyczaić. Mniej więcej pamiętam, że był rzeczywiście jakiś kontener z sercem, do którego ja się nie mogłem dostać. Rzeczywiście coś takiego było. Pytanie, gdzie, nie? Czy ja sobie tutaj w ogóle rozpisałem, gdzie się to mogło znajdować? No raczej nie za bardzo. Swoją drogą to by było dość trudne do napisania. Takie wiecie, no widzicie, że tutaj ta plansza jest bardzo urozmaicona. I takie szczątkowe ujęcie problemu. A, dobra, już wiem. To było tutaj. Ogólnie, wierzcie lub nie, ale udało mi się raz tutaj doskoczyć. I to jest możliwe. Stoimy pod żabką i to jest możliwe. Nie, a tak na serio, no niby się da. Ale wydaje mi się, że gra tego do końca nie przewidziała. Że jest to w pewnym sensie takie obejście czegoś, czego nie mieliśmy obejść. No szkurde mać. Się zalęgło. Tutaj tyle tych pająków. A, i musimy wyjść stąd. To pamiętam, że tu już nic ciekawego na nas nie czeka. Nie idziemy tam. Idziemy tam w dół, czy nie? Jezu. Panowie pająki, dlaczego wy tak robicie? Tutaj flora i fauna miały być mi przyjazne, a tu się, kurde... Panie, nie wiem, czym ty tam jesteś. Ciebie też rozwalę. Jego śmierć jest, jak pamiętacie, dość brutalna. Aż kości mu gruchotają. O, właśnie. No ale nie. Z tego, co tutaj mam w notatkach, to ja muszę opuścić to miejsce. A, i teraz będziemy mieli to cudowne pole, którego strasznie nie lubię. Tak.
Dobra, tu są ci zboczeńcy, którzy na nas wychodzą z pola. Tak, jakoś przyjaźniejsze mi się wydaje to miejsce w momencie, kiedy jest ranek. Te wirus doktora Mario, weź się ogarnij. Okej, tu znowu są oni. Panie! Teraz powinienem uważać, bo mam tak naprawdę tylko dwa życia, nie? No nie wyjdą chyba mi z mostu, co? Fuck. Teraz zrobimy inaczej. Mam jakieś serce? Mam. Użyję tego. To właśnie chodziło. Dobra, to nie będziemy chyba zaglądać do wioski. Raczej nic tutaj na nas takiego ciekawego nie czeka. Okej, tu z tego co pamiętam, trzeba sobie zejść do jaskini. Oczywiście tu są te nasze ulubienice, których porozwalaliśmy całkiem sporo. Okej, podejrzewam, że to mogą być te szczebelki. A może i nie. A, to działa w ten sposób. Co ja mam tutaj zrobić? A chwila, bo ja tutaj byłem. Dobra. Już mi się myli wszystko. Dobra, nie, ja tutaj byłem, rzeczywiście. To są te drugie. Tak, bo tutaj drabiny nie znajdują się tylko w jednym miejscu. Tak, przydałoby się właśnie ogarnięcie sobie drogi. No ale dobra, to za chwilę. Bo to na pewno gdzieś tutaj... Ona na pewno gdzieś się tutaj znajduje. Pytanie gdzie, nie? Znowu źle. Zamienimy się właśnie w pająka. Wyjdziemy sobie na powierzchnię. To jest oczywiście tylko moje zdanie i mówiłem o tym parę razy, ale według mnie w momencie, kiedy następuje ta przemiana, to szantę powinna być chociaż trochę, tak powiedzmy przez sekundę przynajmniej, nietykalna, nie? Tak, żeby to nie było aż tak niesprawiedliwe. Bo w tym momencie, no ja dostrzegam pewnego rodzaju niesprawiedliwość. Nie chcę się z nimi walczyć, ale omijanie ich nie jest takie proste. Jak chociażby w przypadku tych małych stworów. Nie mówię tutaj o różnych małych stworach. Okej, to musi być to. Mam nadzieję, że to jest to. Dobra, to jest to. Okej.
Tutaj dotrzemy sobie do miasta. Oczywiście musimy przejść przez tę pustynię cudowną. A masz. Nie będziesz mi mówić, co mam robić, nie będziesz mnie zatrzymywać. Ciebie ominę, nie chce mi się. No tak, silna bestia, ale właśnie dzięki temu cudownemu ulepszeniu możemy sobie je ominąć. O, właśnie w ten sposób. No rób to! Ale mnie wkurza to. Stoi na drodze. O. Teraz przynajmniej lepiej z tym się walczy. To omijam. Ciebie też omijam. Przeskoczę cię po prostu. Ciebie też. Aż się kurde gra prawie że zacięła, nie? Jak... I co? I tu jest to miejsce. Tak, to jest to miejsce. Wchodzimy sobie. No właśnie. Powiedziałem, że wchodzimy tutaj. I oczywiście też pójdziemy sobie do łaźni, ale najpierw oddamy squidy. I to całkiem sporo, bo jak widzicie, nie mamy im oddane praktycznie żadnego. A mamy chyba... wszystkie. Tutaj okienka zapełnimy. Mam nadzieję, że tyle właśnie będę mieć. No, wszystkie takie same. Ona oczywiście rozpoznaje, że nie, że to jest inny. Okej. No i po raz drugi w tym odcinku otrzymujemy komplet kroków, dzięki którym możemy się do tego miasta przenieść. Także spoko. No a oprócz tego sobie jeszcze zajrzymy do item shopu i tam kupimy... Teraz wam powiem, co kupimy. Ten przedmiot się nazywa pybal. Sobie kupimy pybal. Czy... A, całe szczęście, że jest to... To, co chciałem. I teraz tak, powiem wam o jednej rzeczy, nie? Bo ogólnie rzecz biorąc jest taki itemek jak tiara i on też daje mi pewien super cios bądź super umiejętność, teraz już nie pamiętam. I ogólnie strasznie nie chce mi się go zdobywać, bo nie czuję, żeby to było mi jakoś potrzebne. Zwłaszcza, że kiedy grałem za pierwszym razem, to nie miałem absolutnie żadnej z tych mocy. I no tak na dobrą sprawę, no nie uważam, żeby mi to było potrzebne. Nie zmienia to też kompletnie fabuły gry. Znaczy teoretycznie wiecie, no ulepszenie naszych zwierzaków, które się zmieniamy, też nie wpływa na grę, ale jakoś tak czuję, że... Powinniśmy się rozwinąć naszą bohaterką. No a tutaj musiałbym zdobyć tak naprawdę 900 tej waluty, nie? Która się znajduje w grze. Więc trochę słabo. To wiecie co? Zrobimy może... O! Venom. Mamy Venoma niebożego. To jest świat, w którym na pewno jeszcze nie byliśmy. Fuck. Shit. Tu właściwie to, co musimy zrobić, to, co powinniśmy zrobić. Jezu. Co to takie trudne jest? To, co tutaj powinniśmy zrobić, to biec przed siebie. Okej, okay, i tu jest... Ja, tu jest... Nie chcę tego. Znowu się pomyliłem, to jest tak. Oczywiście jest to mur, który słoń musi nam rozwalić.
Tak, słoń. I dlaczego się zmieniłem w pająka? Zrobimy inaczej. Tak, bo te wszystkie ruchy się tak naprawdę zaczynają od dołu. O. Nie no, po prostu Venom. Tak, to stąd, tu jest legowisko wszystkich Venomów. Proszę iść stąd. Fuck. Mam jedną miksturkę, całe szczęście. Tu już muszę być pająkiem, nie? Tak, tak. A jakbym chciał wejść sobie na samą górę, to co mnie tam czeka? Kurde, dziwne to. Dziwne krainy to są. No, i wpadł do wody, tam gdzie jego miejsce. Pamiętam właśnie, że tu się bardzo dużo przez ten most biegało, kurde. Tak. Jakoś pójść sensownie. Jezu. Właśnie, można tak teoretycznie pod nim przeskoczyć. O, udało się. Chyba dobrze wyszedłem, a jeżeli nie, no to będę musiał... No ale nie, no to jest ostatnia jaskinia, więc podejrzewam, że najprawdopodobniej to jest dobre miejsce. No i co? Na dzisiaj to koniec. Żegnam się z wami i do następnego.